Witam. Chciałam Wam pokazać tym razem elementy logiki, takie totalne podstawy, które wykorzystujemy w wielu przedmiotach, nie tylko ekonomicznych, ale również jakichś technicznych. I uważam, że warto sobie, powiedzmy, rozumieć te znaczki, dosłownie mówiąc, potocznie nazywane na a to a falą, a to symbolem daszka albo u, czy lub, czy strzałki jednostronnej, czy strzałki dwustronnej. W wielu przedmiotach, nie tylko typowo z matematyki, bazujemy na tych symbolach, ale trzeba umieć je czytać, bo one występują nieraz w definicjach zapisywanych w sposób czysto matematyczny i warto umieć to odkodować, bo często definicje matematyczne zapisane są w jakiś sposób taki w pierwszym momencie bardzo nieczytelny, ale kiedy my zaczniemy rozumieć ten zapis matematyczny, te wzory, definicje zapisane w postaci powiedzmy symboliki jakiejś matematycznej, stają się wtedy bardzo, bardzo zrozumiałe. I w logice mamy stosowane kilka elementów, nazwijmy to tutaj, zależności między dwoma dowolnymi zdaniami. Ja tu nie stosuję dosłownie tej jakby słownictwa typowo dla logiki, bo chodzi mi o to, żebyśmy się rozumieli, żeby to było jak najprościej przedstawione. Czyli teraz mamy element negacji zdania. P to jest dowolne zdanie i jeżeli przed nim pojawi się powiedzmy symbol fali, oznacza, że to zdanie podstawowe P jest zanegowane. Czyli nieprawdą jest, że na przykład świeci słońce, tak? Nie jest powiedziane, że na przykład w tym momencie mamy księżyc, ale jest to zdanie zanegowane. Nie jest prawdą, że. Jeżeli mamy zdanie, powiedzmy dwa zdania i między nimi ma występować koniunkcja, to w tym momencie oba muszą jednocześnie występować. Dlatego ten symbol takiego daszka oznacza, że to jest i, czyli jedno zdanie i drugie zdanie muszą być jakby dla mnie równocześnie mieć miejsce, zachodzić, żeby taka koniunkcja była prawdziwa. Jeżeli chodzi o alternatywę dwóch zdań, czyli jednego twierdzenia i drugiego twierdzenia i ma być alternatywa, samo pojęcie alternatywa oznacza lub. Czyli mamy dwa wybory alternatywne, to albo jedno, przepraszam, nawet źle powiedziałam, jedno lub drugie wystarczy, żeby było prawdziwe, żeby cała alternatywa była prawdziwa. Czyli tutaj ten symbol takiego U kanciastego, czyli taki, no to co bym powiedziała, taki trójkąt w dół, niedorobiony, oznacza słowo lub. Albo świeci słońce, albo, przepraszam, świeci słońce lub świeci, nie wiem, księżyc na niebie. Które z tych zdań musiało być prawdziwe, żeby cała alternatywa tych zdań była również prawdziwa. Teraz mamy implikacje. Mówiąc po polsku, bo to jest takie oznakowanie, zobaczcie oznaczenie, alternatywa, implikacja, koniunkcja, to są słowa takie, albo negacja, to są słowa pochodzące z języka angielskiego. Jeżeli zauważymy, że implikacja oznacza, tak jak w języku angielskim implicate, to znaczy jedno, powiedzmy, wpływa na drugie. Czyli mamy jakąś zależność, że jedno zdanie definiuje drugie. Czyli jeżeli pierwsze zdanie, to wtedy mamy dopiero drugie. I teraz, żeby implikacja była prawdziwa, to nie zawsze tak musi być, że z prawdy może powstać fałsz i wtedy jest dopiero prawda czy też fałsz. Zaraz sobie do tego omówimy, ale implikacja oznacza wnioskowanie. Czyli jeżeli jedno, to wtedy mamy drugie zdanie. Czyli jeżeli P, to Q. Tak to czytamy. Ostatnim elementem jest równoważność zdań. To nie jest dokładnie to samo, co koniunkcja. Koniunkcja oznacza, że i jedno musi być prawdą, i drugie musi być prawdą, żeby była prawda, lub muszą być, powiedzmy, w tym momencie dwa razy fałsz, żeby taka koniunkcja była fałszywa, a równoważność zdań to już jest troszeczkę inny element, ale odczytujemy tak, że P tylko wtedy, gdy. Czyli to równocześnie musi zachodzić, oba warunki muszą być zgodne. I teraz najlepiej przejść to po prostu na przykładzie. Zobaczcie tak, jeżeli jedynka oznacza po prostu prawdę, to my w oznakowaniu 0 oznaczamy jak jako fałsz. I żebyśmy mieli koniunkcję prawdziwą, czyli tak tutaj odczytujemy w tych tabelkach jedynkę, to oba zdania muszą być prawdziwe.
I wtedy całe wnioskowanie jest prawdziwe. Jeżeli choć jedno z tych zdań, czyli zobaczcie w pozostałych przypadkach, choć jedno ze zdań, które mają tworzyć tę koniunkcję, jest fałszywe, to cała koniunkcja, czyli jedno i drugie, oba twierdzenia równocześnie, razem są fałszywe. Czyli w tym momencie koniunkcja jest dość szczególna, bo one muszą być dwa zdania, żeby cała koniunkcja była prawdziwa. I teraz, jeżeli chodzi o alternatywę, sprawa jest jakby taka bardziej korzystna, bo wystarczy, że choć w jednym miejscu z tych dwóch zdań, w jednym z tych przypadków pojawiła się jedynka, to w tym momencie, czyli jedno ze zdań było prawdziwe, to wtedy taka alternatywa uznawana jest za prawdziwą. I jeżeli dwa zdania są, powiedzmy, fałszywe, to fałsz lub fałsz może w tym momencie nie ma ani jednej jedynki, a więc w tym momencie taka alternatywa jest uznawana za nieprawdziwą, czyli tutaj nie ma żadnego możliwości, żeby z alternatywy wyszła zdanie prawdziwe, żeby alternatywa była prawdziwa. Teraz jeśli chodzi o wnioskowanie, zwróćcie uwagę tak, może być tak, że z prawdy wychodzi fałsz, to jest możliwe, czyli wpisujemy jedynkę. Z prawdy może wyjść, możemy wnioskować fałsz i w tym momencie zgadza się takie wnioskowanie z prawdy, powinna wypłynąć tylko prawda, żeby wszystko było ok. Ale jeżeli z prawdy, z fałszu wyciągniemy poprawny wniosek, to w tym momencie, czyli zdanie prawdziwe, tak bym powiedziała, to takie wnioskowanie też jest możliwe. I może być równocześnie tak, że z fałszu wypłynie fałsz, bym tak powiedziała, czyli zdanie fałszywe, i jest to jak najbardziej poprawne. Ostatnim elementem, który tutaj chciałam Wam pokazać między koniunkcją a równoważnością, to zobaczcie tak. Może być tak, że prawda jest równoważna prawdzie. I jest wszystko super. Prawda nie może być równoważna z fałszem, czyli tu wniosek jest zerowy. Tak samo tutaj jest ta, powiedzmy, przemienność. Fałsz nie może być równoznaczny z prawdą. W tym momencie wpisujemy 0, ale fałsz jest równoznaczny z fałszem i dlatego tutaj wpisujemy jedynkę. Więc jak widzicie, różnica jest tylko w przypadku tutaj fałszu. Jeżeli mam fałsz i fałsz, to w tym momencie jakby wynikiem, tak w cudzysłowie, przemnożenia mamy fałsz, czyli koniunkcja dwóch zdarzeń fałszywych jest fałszywa, ale jeżeli sprawdzam, czy fałsz jest równoznaczny z drugim fałszem, to ja powiem, że tak.